No hej, hej, witam. Mamy tutaj dwa testy JBL-a na potas. Jeden test, który już mi się skończył, stary test. Łyżeczka. Dlaczego stary? Bo tu już nic nie ma. Powietrze chucha. Ale proszku, proszę, pół butelki. To jak oni to dzielą? Skoro, o, sorry, krople się skończyły, a proszku jeszcze pół butelki. A cena? 8 dych. No to my płacimy za proszek, który mamy sobie co? Nie wiem, kolekcjonować i go potem wyrzucać. A krople się kończą. No to ciekawe. Zaraz zobaczę. Mam teraz nowy. W tej samej nawet jeszcze cenie. Dzisiaj kupiony. Jest z proszkiem buteleczka. O, te akcesoria to nowe. Ok, to na bok. O. I są kropelki. To jest ciemne, to nie widać ile tego jest. Ale co ja tu bym chciał zrobić? Zobaczmy. Ja zrobię pauzę i zobaczę, czy tutaj piszą, na ile to jest próbek, znaczy testów. No cóż, na opakowaniu nic nie znalazłem. To przejrzę teraz w instrukcji, czy tu piszą w ogóle, ile tutaj jest tych możliwości sztuk testowania. No i powiem wam, jestem w szoku. Przeczytałem instrukcję, tu gdzie było po polsku, ani słowa o tym, ile tych testów. Przepatrując opakowanie, nie ma tu nic. Tu nie ma nic też na ten temat. Tu tym bardziej, tu już w ogóle. O, czekaj, a jeszcze tu nie patrzałem. Coś tu jest, ale nie sądzę, żeby to było to. O, no kurde. No to zbytnio tym się nie chwalą. Wygląda na to, że 25 razy powinniśmy sobie dać rady to przetestować. No, tak umieścili to. Mało to się tym chwalą. Za 79 zł 25 testów, no to tak średnio. A dlaczego ja go kupiłem ponownie? Otóż dlatego, że wysyłałem próbkę, jak już wspominałem w wcześniejszych filmach, do kolegów, którzy mają egzakłę. I o dziwo ten test był zbliżony do wyniku, jaki oni mi podali. Tak? Niewielka była różnica, bo oni tam zmierzyli mi test na poziomie 2 lub 2,2, a ten test pokazał mi około 3. No to powiedzmy sobie, jak do akwarium takiego niby LT, low techa, no to można by się nim sugerować. Tam różnica o 1 chyba nie czyni jakiejś tragedii. No dobra, ale do czego zmierzam? Chcę zobaczyć, ile tu rzeczywiście będzie tych próbek. Czy będzie 25? Jak będzie się miała proporcja tego proszku, ilości tego proszku? Właśnie, może porównamy. Tu jest już po zużyciu niby tych 25 testów. Zostało tyle proszku, 0 kropel. To zaraz pokażę, ile tutaj jest. To się tak fajnie
na tamtym odklejało. Nie wiem, czy tu się tak fajnie odklei, żeby tu więcej pokazać, bo taka mała szczelinka to nie za wiele widać. Dobra, ja się tu pobawię, ale to na pauzie, żeby nie przedłużać. Ok, dobra, udało mi się doprowadzić do odklejenia tego. No i teraz sobie porównamy. Tu zakrętką się nie sugerować, bo ja tamta gdzieś mi uciekła. No i proszę, kurde, niewiele tego proszku zużyłem. A przecież zawsze sugerowałem się płaską łyżeczką. Tak jak tutaj było pokazane. O, teraz widać dokładnie, jaka różnica. Może ja coś przyłożę. O tak, żeby było... No, może to nie. O tak, żeby było na równo. O, no trochę proszku jednak poszło, tak? To widać. Ale ile zostało? 1/3 zużyta, 2/3 zostały. Podejrzewam, że koszt tego proszku to jest jedna z podstawowych, tak jak i kropli zresztą, składników ceny. Po co nam tyle proszku? No to co? Jedziemy z koksem. Nie wiem, czy tu będzie jakiś klik, czy nie, bo już nie pamiętam. Ale żeby nie było, to jest nowe. Ok, świeżutkie. Mierzymy miarką, też tą nowiutką, z tego pudełeczka nowego. Tu sobie to włożę, żeby mi to nie spadło, bo jedna jest szklana, to żeby mi się nie potłukła. I co? Spróbujemy odmierzyć 25 razy po płaskim. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, to widać, widać, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, 17, 18, 19, 20. Tutaj jak ktoś chce, to sobie niech przewinie, jak nie chce liczyć i nie wierzy. Ale no, chcę być rzetelny, tak? Dlatego tutaj trochę tak pomęczę te minuty. Było 20. 21. 22. 23. 24. 25. Ok. Ile tego zostało?
Muszę wstać. Proszę. Identyko. No, pi razy drzwi oczywiście, tak? Jeszcze raz tutaj postawimy na czymś równym, żeby nie było, bo te zakrętki mogą mylić. No. No, muszę to wyrównać. No, jak w mordę, powiedzmy. I zostało tyle samo. I co, znowu mam kolekcję sobie zrobić z tego proszku? No ale dobra, żeby nie było. Zobaczyć trzeba. Tu mamy po 10 kropelek. No nie wiem, czy to będzie widać, ale jest to jeszcze nierozpieczętowane. Tak. Nie wiem, czy to jakoś jest widoczne, że to nie jest rozpieczętowane, ale może będzie tak, jak odpęknie, jak pociągnę. No nie chcę. Muszę to... O! Strzeliło. Trzeba ciągle mocno przyciskać to, żeby się odkręciło. No. Ach, to też zawsze było niewygodne w tym. O, jest. No i dobra, to teraz sprawdzimy. To sobie pozwolę skorzystać z tej starej buteleczki, do której sobie to tutaj wleję. Nie wiem, może jeszcze gdzieś tu papieru znajdę. Gdzieś tu był, a tutaj jest. Tak więc tu nic nie ma, widać. Pusto. No nie wiem, jak to zrobić, żeby to było widoczne. To może być już trudno widoczne. Albo nawet tak. O, spróbuję obniżyć to. O tak. Przybliżyć i może te krople będzie widać, jak będę kraplał tu na tle ciemnego. Będzie to widać, jakby dolecieć. Powinno być widać, dobra. Dobra, muszę się skupić, żeby nie... A, ręka będzie mi tu zasłaniała. Dobra. Przypominam, 10 kropli na test. Oj, chyba to będzie długo trwało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tu nie jestem pewien, czy się nie pomyliłem o jedną, ale pi razy drzwi, jak wyjdzie ostatni tam dziewięć czy coś, to niech będzie. Dobra, ja sobie będę zaznaczał te kropki jakimś... Dobra, jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Trzecie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czwarta dziesiątka, czyli czwarty pomiar. Może ja tu będę to, nie będę tu ryzykował, że wywrócę to.
Kartkę wszystko widać, widać. No dobra, żeby nie było, niech to będzie wszystko na widoku. O, oglądam tu, żeby... Nie wiem, czy to lepiej widać te krople na białym, czy na takim tle. No zobaczymy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Następny pomiar. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To była taka niepełna kropla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem na razie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, tu powinno być dziesięć pomiarów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć. Ok. Tu jest 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tutaj mówię, jak ktoś nie chce sobie dokładnie tam sprawdzać, to tylko przewinąć się tam do wyniku, tak? Jak tu już będzie wynik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ja tu jestem po prostu zmuszony tak to zrobić, żeby nie było, że robię jakieś niedokładności, czy nie wiadomo jakie oszustwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Teraz nie jestem pewien, czy tam pełna pierwsza kropla wpadła. No ale jak tam będzie plus, minus parę kropel, to powiedzmy sobie, nie będzie to miało jakiegoś wielkiego znaczenia. Chodzi o
o to, czy będzie można zrobić te faktyczne 25 pomiarów za pomocą ilości tutaj kropel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tu jest kolejna dziesiątka. No i powinno niby nam zostać jeszcze 5 pomiarów. Tu taka znowu poleciała samo powietrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć. Czyli mamy już tutaj pełne 25. No zobaczymy, czy jest coś na zapasie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No proszę, mamy już 26. Ja go grubiej zaznaczę, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest 5, a to jest jeden gratis. I jeszcze zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, mamy 2 gratis, super. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 3 gratis. Nieźle. O, i to ile wyjdzie? O, koniec. Nie ma. Dobra, mamy plus 3 pomiary gratis. No właśnie, tylko po co nam tyle tego proszku? Tyle proszku potrzeba do tych 25 pomiarów, a tyle nam zostaje. No ciekawe, ciekawe. Co by nie mówić, jeżeli za ten proszek musimy ekstra płacić, no to byłoby to trochę irytujące. Ale jest pocieszne, że mamy tu, gdzie tu, tak, o, mamy dwadzieścia pięć testów, ale faktycznie mamy 10, 25 plus 3. Plus 3 gratis. I tak to się przedstawia. No dobra, ja teraz sobie przystępuję do pomiaru swojej wody, bo jestem ciekaw, ile tam potasu muszę dorzucić, bo mam go mało. Tutaj do przeliczenia. I jadę z koksem. To taka na dzisiaj ciekawostka. Szkoda, że tego proszku tyle, aż tyle za dużo. Wolałbym, żeby jak już jest tyle proszku, to żeby dodali tych kropel większą buteleczkę, albo nawet drugą buteleczkę do tej ilości proszku. Jeszcze by proszku i tak zostało. No. No tak to wygląda. Tak to wygląda. Dosypiemy z powrotem.
co ja mam ten teraz, proszę, kolekcjonować zapłacone, to chyba zrobię sobie jakiś koktajl z niego. Oj. Tak samo w PO4 w Zooleku, to znowuż odwrotnie. Kropel mi zostało, ale proszku zabrakło. Tam jest taka malusia fioleczka. Tak. Naprawdę taka nieduża, cieniutka. I odwrotnie tam. Tam kropel mi zostało właśnie pełno, a tego proszeczku zabrakło. No. Trochę mogliby to bardziej zrównoważyć i przynajmniej skorygować ceny odpowiednio. Bo jednak te ceny horrendalne już się robią. Dobra, to nie przynudzam więcej. Hej, hej.